Oczekujemy nieco wyższego wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, ale tylko troszeczkę wyższego, ciągle bardzo niskiej inflacji, a to zawsze utrudnia tworzenie budżetu. Deficyt finansów publicznych, a więc całego sektora finansów publicznych, będzie nadal spadał i w 2015 roku osiągniemy 2,7% deficytu finansów publicznych według statystyk unijnych, a to oznacza, że uda nam się wyjść z procedury nadmiernego deficytu już finalnie w 2016 roku. Deficyt budżetowy będzie nieco niższy niż w 2014 roku, ale ta różnica w całym sektorze finansów publicznych, czyli uwzględniając bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wszystkich innych tych elementów, będzie istotnie mniejszy niż w tym roku. O jakim wzroście PKB mówimy na 2015 rok? 3,4% to jest nasz szacunek. Jest on mniejszy niż zakładaliśmy jeszcze w czerwcu. Wtedy to było 3,8%. Powodem jest słabsza sytuacja gospodarcza w strefie euro, a także obostrzenia w handlu zagranicznym ze wschodem. Nowe ulgi prorodzinne pozwolą na skorzystanie z nich nie tylko lepiej zarabiającym, ale także innym płatnikom PIT-u i do wysokości zapłaconych składek każdy będzie mógł odliczyć całość ulgi. Ta różnica będzie naprawdę pokaźna dla rodziny z wielodzietnej, która ma zarobki, ale dotychczas niewystarczające, aby skorzystać w całości z ulgi prorodzinnej. W praktyce oznacza to ogromne zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla mniej zarabiających. To mówimy nie o wzroście o 10-20%, tylko dla rodziny z trójką dzieci o kilkukrotne zwiększenie kwoty wolnej. Czyli osoba zarabiająca, czy rodzina zarabiająca kilka tysięcy złotych nie będzie płaciła się w ogóle podatku PIT ani składek na NFZ. Wzrosną wydatki na obronność w dużej mierze po części dzięki wzrostowi gospodarczemu w tym roku, a także z powodu wyższych płatności za F-16. Wzrosną pensje nauczycieli akademickich. Wprowadzamy nowe ulgi oraz inną metodę waloryzacji emerytur i rent. No to są najważniejsze elementy. Inną, a to już techniczną zmianą jest spory wzrost dotacji dla ZUS. To jest związane z dynamiką reformy OFE. One były zmniejszone w tym roku w związku z umorzeniem niektórych obligacji.